Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze lotów Flight Gear. A w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie samolot de Havilland Canada DHC-6 seria 300 Twin Otter. Także mam tutaj już ten samolocik zainstalowany. To jest samolot zainstalowany tutaj z domyślnego hangaru. Jest on tutaj dostępny, możemy go sobie znaleźć i po prostu zainstalować. Ja już to zrobiłem. I mam go tutaj zainstalowanego. No jest to kanadyjski dwusilnikowy samolot turbośmigłowy, który był produkowany w latach tam 65-88, po czym jego produkcja została wznowiona w 2008 roku i chyba trwa nawet do dzisiaj. Tylko tutaj mamy tą serię starszą, właśnie serię 300, która już nie jest produkowana, a ta najnowsza, która jest produkowana, to jest seria 400. Tutaj też mamy informację, że jest to samolot typu STOL, to jest Short Takeoff and Landing. Czyli jest to samolot, który może startować i lądować z krótkiego pasa. Także jest to jego taka główna właściwość. No i samolot ten potrafi też zabrać na pokład 20 pasażerów albo ładunek. Często jest wykorzystywany właśnie w takich też ciężkich warunkach polowych, że tak powiem. On nie potrzebuje też utwardzonego lotniska do startu i lądowania. Może lądować, że tak powiem, w buszu, w krzakach, czy też właśnie na trawiastych lotniskach. No i też jest często wykorzystywany właśnie w spadochroniarstwie czy ewakuacji medycznej, no i w takich właśnie trudnych warunkach. Tu jak też zobaczymy, mamy wiele wariantów tego właśnie samolotu. Raz, że mamy koła, amfibie i narty, czyli możemy też startować i lądować z wody, jeżeli wybierzemy sobie amfibię. No koła to wiadomo, lądujemy tylko na ziemi, no i narty tak samo, tyle że możemy lądować w śniegu, czy też startować ze śniegu. Ale dodatkowo zobaczymy, że te samoloty są też podzielone na wersje silnika. Tutaj mamy podpisane PT6A27 i PT6A34. Oba silniki to są silniki Pratt & Whitney, Kanada. Z tym, że 27 to jest no, silnik o słabszej mocy po prostu. Ten silnik był właśnie montowany w serii 300. Z tego co wyczytałem, ten silnik 34 no, ma większą moc i jest montowany w serii 400, ale tu mamy we Flight Gear serię 300, co może nie jest spójne do końca. Ale może się mylę, ale tak wyczytałem, że no, ten silnik nie powinien być montowany w serii 300, ale w 400. W każdym bądź razie my tu mamy właśnie też do wyboru, możemy sobie wybrać, którą wersję silnika też chcemy dla kół, amfibii czy nartów. Tak? Dodatkowo też mamy wersję JSB SIM, także pozostałe wszystkie pozostałe te główne modele tego samolotu operują na modelu dynamiki lotu Yet Another SIM, a tu mamy jedyną wersję JSB SIM. To jest chyba samolot na kołach, z tego co sprawdzałem. Z tym, że jest z tym JSB SIM jeden mankament, przynajmniej u mnie mam wycieki pamięci i to sprawdzałem też pod Linuxem, jak i pod Windowsem i zawsze jest ten wyciek pamięci, więc tą wersją JSB SIM niestety, ale no nie da się latać, tak? Bo zaraz po chwili jest wyciek pamięci i Flight Gear zjada nam po prostu całą pamięć RAM i no, powoduje to straszne lagi i system po prostu nie może pracować. Więc no, z JSB SIM nie da się latać niestety, więc ja tutaj wybiorę sobie do lotu wersję, oczywiście wersję JASIM i wybiorę sobie samolot na kołach i wybiorę też sobie ten mocniejszy silnik, tak, wersję 34. Także takie mamy warianty tego samolotu. Mamy też właśnie parę obrazków, możemy sobie zobaczyć może. O, co ciekawe, też mamy wersję z takim krótszym nosem. To zależy od malowania, co sobie zobaczymy w symulatorze. I też mamy wersję z dłuższym nosem, z wydłużonym takim. No, tu mamy wersję amfibię, tak się prezentuje amfibia. Sam środek, wnętrze samolotu się niczym nie różni, różni się tylko zewnętrze, że tu właśnie mamy pływaki oraz też koła do tego. Tu mamy właśnie wersję amfibię. No i wersję z nartami, tak, gdzie mamy tutaj takie płozy, narty po prostu przyczepione do kół. Tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o oceny tego samolotu, także mamy całkiem wysokie noty. Model lotu jest oceniony 4 na 5. To oznacza, że model lotu został dostosowany minimum w 90% do oryginalnego podręcznika do tego samolotu, ale nie uwzględniono tutaj danych testowych z tuneli aerodynamicznych, bo wtedy mielibyśmy 5 na 5. Jeżeli chodzi o systemy, to też jest 4 na 5, a to oznacza, że nie mamy obsługi awarii ani awaryjnych list kontrolnych, więc tutaj rzeczywiście w tym samolocie awarii nie uświadczymy, dlatego jest 4 na 5, a nie 5 na 5. No i kokpit mamy 5 na 5, tutaj to oznacza, że mamy w pełni trójwymiarowy klikalny kokpit i do tego mamy jeszcze fotorealistyczne tekstury i tak rzeczywiście jest. Jeżeli chodzi tutaj model na zewnątrz, też mamy ocenę 5 na 5, no i to oznacza, że
Sam model zewnętrzny jest też dosyć szczegółowo oddany i też jest dużo elementów ruchomych tego modelu zewnętrznego. I tak rzeczywiście myślę, że jest, więc słuszna nota 5 na 5. Także samolot wybrany i idziemy w lokalizację. Ja tutaj sobie wybiorę, już sobie przygotowałem właśnie lotnisko Charlie Bravo Whiskey 2. No taki kod tego lotniska. Jest to takie, można powiedzieć, lotnisko bardziej polowe, pas nieutwardzony. I specjalnie wybieram właśnie takie lotnisko, żeby właśnie też zaprezentować wam, że przy takim starcie z takiego lotniska nieutwardzonego trzeba zastosować deflektory wlotowe do silników, żeby nam pewnie tam pył czy kamienie nie trafiły do silnika, ale to sobie zobaczymy już później w trakcie uruchamiania silników. I tu jeszcze sobie wybiorę, tak, mamy jedno miejsce postojowe, parkingowe, tak, żeby jeszcze sobie dokołować do pasa, żeby nie startować od razu z pasa. No i pas też nie za długi, tak, pas jest krótszy niż w takich typowych dużych lotniskach międzynarodowych, więc sobie też zobaczymy, że taki samolot się nadaje do takich startów z krótszych pasów, chociaż są też oczywiście jeszcze krótsze pasy, ale już nie szukałem specjalnie jeszcze krótszego, ale zobaczymy, że ten samolot dosyć szybko właśnie potrafi wystartować. Także tyle, jeżeli chodzi o lokalizację, środowisko. Dobrze, tu będzie jak będzie, jest ranek, mamy rzeczywistą pogodę. Dodatkowe ustawienia. Tutaj nic więcej nie potrzebuję. Dajmy sobie, lećmy. I tak oto prezentuje się już kokpit naszego samolotu. Jesteśmy w symulatorze. Także kokpit całkiem zacnie się prezentuje. Troszkę gorzej modele tych ludzików. Mamy też tutaj kabinę, fotele, panel górny. Jeżeli chodzi o zewnętrze, też całkiem spoko to wygląda. Mnie osobiście może nie podoba się, że ten kadłub jest taki bardzo błyszczący. Nie wiem, czy troszkę nie przesadzono z tym efektem. Mógłby się tak nie świecić aż tak bardzo. Ale to już może kwestia gustu. Tak wygląda też tutaj sceneria, gdzie się znajdujemy. Mamy tutaj takie lotnisko polowe. Mamy tutaj mały placyk jako miejsce parkingowe, na którym właśnie stoimy. Także mam też wgraną tutaj fotoscenerię. Zobaczmy to jeszcze. Tak, jest fotosceneria włączona i tutaj sobie wygenerowałem specjalnie fotoscenerię, więc mamy też troszkę lepszą grafikę. I tak, jeżeli chodzi o sam samolot, zobaczmy też, co on tu oferuje. Mamy też menu DC-6. Mamy autostart, to nam od razu uruchomi silniki i ja sobie tego nie użyję, bo po prostu zobaczymy, jak uruchomić silniki samodzielnie. Mamy też opcje. Tutaj mamy na przykład takie opcje jak usunięcie tylnych drzwi. I to jest taka wersja właśnie dla spadochroniarzy, gdzie po prostu nie ma tylnych drzwi. Tu może jeszcze powinny być takie tasiemki zabezpieczające, takie taśmy, żeby nikt przypadkiem nie wypadł. Ale tu akurat tego nie mam odwzorowanego graficznie. No ale taka też jest wersja z taką, że tak powiem, dziurą w kadłubie, tak? Żeby tutaj spadochroniarze mogli łatwo wyskakiwać z tego samolotu. I ja sobie też taką wersję samolotu zostawię, dlatego że wykonamy sobie właśnie taki lot, taką symulację, zabawę, że nie polecę gdzieś daleko w trasę, tylko po prostu wzbiję się w powietrze i powiedzmy zrzucę tutaj spadochroniarzy w pobliskim miasteczku i powrócimy troszkę na inne lotnisko oddalone nieopodal tego, z którego wystartuję, więc będziemy się tak troszkę kręcić w kółko podczas tego przelotu. A tak się tutaj to prezentuje. Możemy też drzwi sobie pootwierać, jeżeli sobie tutaj je zostawimy, tak, to widać, że tak, że sobie zaznaczymy, to te drzwi po prostu znikają. A tak, to możemy je sobie też otworzyć. Z drugiej strony drzwi też są otwierane. No i też możemy otworzyć drzwi tutaj dla pilotów. Nie wiem, czy jeszcze tu coś nie jest otwieralne, typu bagażnik z przodu. Chyba nie, już. A, tu mamy bagażnik jeszcze. O, tak. Także tyle, jeżeli chodzi o drzwi. Tu mamy też jakiś bagaż. Tu widzimy nawet jest jakaś walizka wyrzucona. Także ja sobie zostawię wersję, tak, z tą luką dla spadochroniarzy. Zapakujemy sobie spadochroniarzy i wykonamy taki lot, żeby sobie mogli wykonać skok spadochronowy. Dalej mamy tutaj opcję Open Lock Tow Hook. To jest dla szybownictwa. Tak, nie testowałem tego, ale podejrzewam, że w trybie multiplayer ten samolot może holować szybowce.
i będąc w trybie multiplayer, może właśnie jakby byłby też jakiś szybowiec w pobliżu nas, moglibyśmy sobie tą opcję dodać. Ona jest w zasadzie też włączona, że moglibyśmy wtedy holować szybowiec, ale to sobie zostawmy. Mamy też pokazanie sobie Garmina. Tutaj wejdziemy sobie w cockpit, tak, możemy sobie włączyć no po prostu GPS Garmin 196. To jest ten sam Garmin, który też jest domyślnie wcześniej. No jeżeli chcemy, możemy go sobie używać, włączyć. On już działa na baterię, więc można go sobie włączyć. Idzie center. Ale ja w sumie nie będę z niego korzystał, wyłączę go sobie. Rendering. Mamy show shadow, tak? Czyli możemy sobie pokazać cienie, włączyć albo wyłączyć. Tak, tu mamy cienie samolotu pokazane. Teraz mamy cienie wyłączone. Ja używam wersji w tej chwili stabilnej FlightGeara 2020.3, gdzie jeszcze nie mamy cieni. W wersji deweloperskiej już te cienie zapewnia sam FlightGear, więc tutaj tą opcję można by może wtedy sobie wyłączyć, bo to jest taka jakby tekstura nakładana. Tak, tutaj twórcy samolotu musieli zadbać o cień. A w wersji deweloperskiej już mamy cienie generowane przez sam symulator, więc tutaj twórcy samolotów nie będą musieli się cieniem martwić. Ale póki co ja tę opcję sobie włączam, będziemy mieli cień samolotu. Dalej mamy włączenie, jakby to nazwać, takiej opcji, że silniki będą nam rozbryzgiwać wodę. To oczywiście dużo większe ma znaczenie, gdybyśmy tutaj używali amfibii, tak, i lądowali, startowali na wodzie. Wtedy zobaczymy, że tak, te silniki będą no, po prostu bryzgać wodą i tutaj no, jest jeszcze ostrzeżenie, żeby, no, że to po prostu troszkę zabije nam wydajność, tak, jeżeli chodzi o płynność animacji. No taki dodatkowy efekt dosyć zasobożerny. Kolejne opcje pilotów. Tutaj właśnie jak wejdziemy sobie do kabiny, to widzimy dwóch pilotów. Ciekawe, nawet ładnie trzymają nam wolant i te ruszają sobie rączkami. Także nie ma lipy. No ale jeżeli nam to przeszkadza, możemy to sobie wyłączyć w ogóle, tak? Tą dwójkę tutaj pilotów. Mamy teraz pusty kokpit. Ewentualnie możemy poszczególnego tutaj pilota sobie wyłączyć. Albo jest jeszcze jedna opcja. Jeżeli ja siedzę teraz tutaj na miejscu kapitana, to ja mogę zaznaczyć tą opcję, żeby ukryć pilota, gdy siedzę w jego fotelu. O, tak by to powiedzieć. Można, więc on mi się teraz ukrył. A jeżeli zmienię widok, no to już widzimy, że ten pilot jest renderowany. Tylko może, o, przejdę tutaj. Tak, widzimy, że no, siedzę już na innym fotelu, więc wtedy ten pilot jest renderowany. Możemy też ukryć kopilota, gdy siedzimy w jego fotelu, ale niestety ta opcja nie działa. Bo teraz jak zaznaczę tę opcję, to kopilot powinien nam zniknąć, ale no nie znika. Więc tu jest jakiś bug, ale dobra. Na razie sobie zostawię tę opcję ukrywaj, gdy siedzę na danym fotelu. I mamy limity. Chodzi o to, żeby też mam tutaj opcję, żeby tutaj FlightGear będzie nam wyświetlał komunikaty po prostu, że przeciągnęliśmy tutaj samolot, czy że lecimy za szybko, czy na klapach lecimy za szybko i tak dalej. Ja to sobie zostawię włączone. To jest też dobre, bo tutaj na taśmie prędkości za bardzo nie widzimy ogranicznika prędkości. No tu mamy ogranicznik Never Exceed, czyli nigdy nie przekraczaj, ale gdy lecimy już bardzo wysoko, to ta prędkość nam spada na przykład do 130 węzłów i tak dalej, więc tutaj nie jest to elektroniczne, wynika jest dosyć przestarzała, więc tutaj komputer nam nie pokazuje aktualnych limitów prędkości, więc możemy sobie użyć tego checkboxa, żeby robił to za nas FlightGear i nas ostrzegał, że lecimy za szybko. Dobrze, tyle opcji. Co my tu mamy dalej? Dalej mamy throttles, tu mamy jeszcze no, suwaczki do przepustnicy. Może wrócę na fotel tutaj kapitana. Tak, tu mamy właśnie przepustnicę i tutaj możemy sobie też ruszać tymi suwakami, żeby ruszać przepustnicą. Ewentualnie oczywiście page up, page down, tylko właśnie może wyrównam te suwaki. O, wyrównałem je teraz, dobra. Dobra, idziemy w ciąg jałowy, to jest teraz ciąg jałowy. Nie, i tu mamy rewersy, tu możemy włączyć rewersy, no ale oczywiście używanie tego okienka jest bardzo niewygodne. Tu możemy włączyć rewers, no jedyna zaleta, że możemy włączyć rewersy poszczególnego tylko silnika, więc teraz no, działa to naprzemiennie. Czyli lewy silnik poszedł w ciąg wsteczny, a prawy no w ciąg do przodu. No dobrze, dajmy tutaj na idle.
No ale oczywiście podczas lotu korzystanie z tego okienka jest dosyć kłopotliwe, a rewersy możemy dla obu silników włączyć klawiszem delete, więc daję delete, zaznaczają się checkboxy, daję delete, odznaczają się checkboxy. Co do rewersów, warto też tutaj jeszcze włączyć sobie z menu opcję, o tu mamy show, thrust, reverse, info. I teraz w rogu, no mamy tak, że tak powiem, brzydko napisane. Brzydko, bo to są po prostu ścieżki właściwości. Engine reverse równa się false i drugiego silnika też równa się false. I tu mamy taką fajną informację, tam po prostu informuje, czy mamy włączone reverse, czyli ciąg wsteczny. Jeżeli dam delete, to teraz widzimy, że mamy ciąg wsteczny włączony. Dam delete jeszcze raz, idzie na false, czyli jest wyłączony. Dobrze, dam ciąg wsteczny włączony, to teraz jak damy page up, co ciekawe, page up, nie page down, czyli zwiększamy ciąg, ale teraz zwiększamy ciąg ciągu wstecznego, o, tak by to można było powiedzieć. Więc page up zwiększamy ciąg wsteczny i teraz do maksa sobie daliśmy ciąg wsteczny. A page down zmniejszamy ciąg wsteczny, aż nam dojdzie do idle i już dalej nie idzie. Teraz jeżeli chcemy zwiększyć ciąg, czyli dać do przodu, to musimy wyłączyć ciąg wsteczny klawiszem delete i teraz dając page up zwiększamy ciąg samolotu. Dobra, tam silników. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o przepustnicę. Tutaj coś jest nie tak. To też powinno być w chorągiewkę. Jeżeli chodzi o skok śmigła. Co mamy dalej? Mamy nose wheel steering. Tutaj mamy sterowanie właśnie kołem przednim. To jest jak w dużych samolotach też zrobione, że normalnie orczykiem tutaj, tak, pedałami orczyka mamy bardzo niewielki zakres skrętu kół. A normalnie piloci tutaj używają oto tej wajchy do skręcania kołem przednim, tak żeby koło skręciło pod dużo większym kątem. Tu mamy też taką czerwoną kreskę, jeżeli ona się pokrywa, to znaczy, że koło przednie jest prosto ustawione. No i możemy też posłużyć się tym tutaj suwaczkiem, żeby też tą wajchą machać, albo dać center, żeby się wyśrodkowało. A jeżeli nie chcemy w ogóle posługiwać się tą wajchą, czy też tym suwakiem, tylko orczykiem, to odznaczamy tą opcję i teraz widzimy, że ruszam tutaj pedałami orczyka i jednocześnie też ruszam tą wajchą do skręcania kołem przednim, dzięki czemu koło od razu ma duże zakresy i możemy łatwiej wchodzić w zakręty, ale jest to oczywiście mniej realistyczne, no bo tak w samolocie rzeczywistym to nie działa. Ja sobie to zaznaczę jednak i też mamy tutaj skróty klawiszowe, o których warto wiedzieć, które nam ułatwiają operowanie też tym kołem przednim. Mamy klawisze Q, to jest skręcaj w lewo maksymalnie, E, skręcaj w prawo. Mamy jeszcze Ctrl W, czyli wyśrodkuj, tak, koło na wprost daj. Także tutaj warto znać te skróty, bo to jednak mega ułatwia, jeżeli chcemy posługiwać się tak by prawidłowo tą wajchą do sterowania kołem przednim. Ja to sobie tak zostawię. Idziemy dalej. Mamy teraz właśnie te show, thrust, reverse, to właśnie już sobie włączyłem. A tu mamy ukrycie tego napisu, tak, w rogu ekranu. Ja to sobie zostawiam włączone, bo właśnie warto wiedzieć, czy mamy ten ciąg wsteczny włączony, czy wyłączony, bo czasami to nie zawsze zaskakuje, bo musimy właśnie być pewni, że daliśmy ciąg na idle, wtedy dopiero możemy się przełączyć i tak dalej, więc dobrze mieć to wyświetlone, żeby nie szukać tutaj kamerą, nie patrzeć na tą dźwignię, co tu się dzieje, tylko od razu mamy podpisane na dole. OK, idziemy dalej. Dalej mamy Ground Services, czyli opcje związane tutaj z obsługą naziemną. Możemy sobie tutaj wezwać cysternę z paliwem. W tej chwili nic się nie wyświetla, ale możemy sobie włączyć Enable Full Track. Mamy cysternę i tutaj możemy podłączyć paliwo do jednego z dwóch zbiorników. Tu widzimy możliwość podłączenia się do zbiornika przedniego i tylnego, tak? Ten samolot ma dwa zbiorniki paliwa, przedni i tylny. Możemy tu dać Connect Forward Tank albo Connect Aft Tank, czyli zbiornik tylny, albo dać Disconnect. Tą rurkę odłączamy i cysternę też chowamy. Ale możemy też kliknąć bezpośrednio tutaj. Aha, tylko nie podłącza nam, ale włącza nam cysternę, ale nie podłącza nam. Jestem ciekaw, czy to też pokazuje, tak, pokazuje nam wtedy okno dialogowe i pokazuje nam cysternę, ale nie podłącza. Mogłoby nam od razu podłączać tą rurę, więc rurę musimy sobie sami podłączyć, dobra. No i teraz możemy samolot przetankować. Tutaj też warto sobie zobaczyć wyposażenie
Środowisko, gdzie to ma nie, wyposażenie. Paliwo i ładunek. Tu też widzimy te dwa zbiorniki, przedni, tylny. Ilość paliwa jakby zgadza się też z tym, co tutaj nam informuje, 500 i 700 funtów paliwa. No i możemy oczywiście ruszać tymi suwaczkami, żeby sobie przetankować, albo możemy właśnie tutaj użyć sobie tego okienka, ja tak sobie zrobię. Zmniejszymy sobie paliwo. No tutaj nie będę potrzebował dużo paliwa, damy sobie tak o połowę mniej niż mamy obecnie, czyli wpisujemy nową wartość, jaką chcemy uzyskać dla przedniego zbiornika. Dam 250, no to mi nie pisze, 250, ok. No i dajemy refuel. I bardzo szybko przetankowało. Idziemy, teraz podłączamy do tylnego zbiornika. I tu dam sobie 350, czyli też o połowę mniej. Refuel. Jest przetankowane. Tu możemy też dać właśnie drain tank, czyli możemy wyzerować oczywiście wszystkie zbiorniki i tak dalej, więc mamy te stop, żeby powstrzymać tankowanie. Tutaj jakbyśmy zwiększali wartość, to nie byłoby to natychmiastowo, tylko rzeczywiście byśmy tam tankowali, byśmy musieli troszkę odczekać. A tak przy zmniejszaniu ilości to chyba następuje od razu automatycznie. Także myślę, że tyle paliwa mi wystarczy. Mam też jakiś tam pasażerów i wagę pilotów. Także ok. I odłączmy teraz cysternę. Dajmy back. Tak, jeżeli chodzi o paliwo, to też tutaj mamy wskazania, ale to sobie zobaczymy później. Sprawdzimy sobie wszystko, czy się zgadza. Teraz się nie zgadza jeszcze wskazanie, bo widocznie musimy włączyć zasilanie samolotu, żeby odczyt był prawidłowy. Idziemy dalej. Tu mamy kolejną opcję, żeby usunąć wszystkie wiązania naszego samolotu, bo on teraz jest właśnie, tutaj ma tak linki mocujące do terenu i mamy też tutaj pokrywy na silniki, na rurki pitota i tak dalej. To możemy sobie tym jednym przyciskiem wszystko wyłączyć albo też włączyć z powrotem. Tu ma, a tutaj securing, to jest włączenie tego wszystkiego z powrotem. I mamy też external power. W tej chwili widzieliśmy, że on był podłączony. Możemy go tu sobie włączyć, wyłączyć. Dobrze, niech będzie sobie włączony nasz external power. Mamy też flashlight. Dajmy sobie, wejdźmy sobie do kokpitu. Jak damy sobie flashlight, to mamy po prostu latarkę i latarka też działa chyba z klawisza F, tak, klawisz F. Mamy opcję, że mamy właśnie światło białe, czerwone i wyłączymy sobie latarkę klawiszem F. Select livery, tak, możemy sobie wybrać malowanie i jest tych malowań tu całkiem sporo. Tu warto też zauważyć, że zmienia się nos samolotu, zależnie od malowania. Na przykład to malowanie ma no, taki krótszy nos. W sumie nie wiem, z czego to wynika, czemu są dwa rodzaje nosów w tym samolocie, ale tak tutaj konstruktorzy to sobie wymyślili. Tu mamy na przykład dłuższy nos teraz. Także możemy tu sobie przeróżne malowanie wybrać. O, to jest na przykład malowanie, które miałem wcześniej, tylko miałem chyba dłuższy nos. Tu mamy krótszy nos. Tu mamy jakieś niemieckie, tu Kanada. Także no jest tych malowań bardzo dużo. Tu mamy jakieś malowanie flight gear. Dobra, tu widzimy jakaś firma komercyjna. Ken Borek R LTD. Coś w tym stylu. Tutaj szkockie linie lotnicze. Tutaj widzę flagę chyba Islandii. Dobrze, zostawimy sobie może takie malowanie, nie będę to już więcej pokazywał. Jest tego dużo, jest czym wybierać. Niech będzie takie, chociaż mogło być może jakieś kanadyjskie, a to nie wiem, czy jest kanadyjskie, chyba nie. Oha, nie wiem, co to za kraj. Dobra. I mamy Abandis Aircraft, tu mamy takie okienko do poczytania o tym samolocie. I w sumie tyle, tu mamy jeszcze linki do forum, do wiki i tak dalej, więc tyle, jeżeli chodzi o tutaj te opcje. Możemy też zobaczyć sobie tutaj pomoc dla tego samolotu, bo też warto sobie pewne klawisze przyswoić.
Tutaj już właśnie pokazywałem klawisz F. Mamy też klawisz Y, żeby schować sobie wolanty. Tu akurat nie da się klikać, trzeba użyć klawisza Y, żeby ukryć, pokazać wolant. Tu mamy też klawisz M, który służy do właśnie kontroli tego deflektora wlotowego do silników, o którym mówiłem wcześniej. Więc ten klawisz też warto znać, bo inaczej to musimy tutaj sobie tymi przełącznikami, one chyba są tutaj, no nie, tutaj, albo tymi przełącznikami używać, albo właśnie klawisz M, co jest troszkę mylące, bo ja myślałem, że klawiszem M to ja będę sobie mieszankę kontrolował, czyli te dwie dźwignie czerwone, ale tutaj mieszanką się nie kontroluje, to jest tylko odcięcie paliwa, albo to działa jak przełącznik, a nie jak oś, więc tutaj mieszanką klawiszem M się nie kontroluje i stąd taki wybór, że klawiszem M tym deflektorem sterujemy, ale klawiszem N możemy sterować spokojnie tym skokiem śmigła, albo Shift N, żeby pójść w chorągiewkę. No i klawisze, jak pokazywałem, Q i E do sterowania nosem, tak, kółkiem nosowym znaczy się, i Ctrl W do centrowania kółka nosowego, więc tak, to jest obsługa tutaj tej wajchy, co już pokazywałem. No i też mamy tutaj różne skróty do trymowania samolotu, ale ja tutaj trymer będę sobie używał ręcznie. Tak, klawisz, to też jeszcze klawisz Delete do ciągu wstecznego. Klawisz C ma nam schować kokpit i tak się rzeczywiście dzieje. Dobra. Ctrl C to są klikalne elementy, ale to już jest tak... skrót z Flight Geara i tu rzeczywiście mamy dużo elementów klikalnych, całkiem sporo. Dobra. Tu też warto zajrzeć się, jeżeli chodzi o opis, bo warto poczytać właśnie, że na przykład musimy włączyć te deflektory, jeżeli startujemy z pasa nieutwardzonego, i też jeżeli lecimy w temperaturze poniżej zera, to musimy włączyć ogrzewanie rurki pitota i ogrzewanie śmigieł. I to rzeczywiście jest dosyć istotne, bo raz o tym zapomniałem, nie zrobiłem tego i po prostu mój prędkościomierz pokazywał niepoprawne wartości, chyba też rozłączył się autopilot wtedy, więc należy o tym pamiętać. I tu mamy też maksymalne prędkości, mam też całą listę różnych tutaj wag i prędkości, ważne jest, żeby tu mamy na przykład maximum operating speed dla danej wysokości przelotowej. Tutaj górny pułap tego samolotu to jest 25 tysięcy stóp i wtedy mamy ograniczenie prędkości do 115 węzłów. Ale im niżej lecimy, na przykład na 20 tysięcy stóp, no to już mamy ograniczenie do 130 węzłów, na 15 tysięcy stóp mamy ograniczenie do 145 węzłów, no i tak dalej. Warto to wiedzieć, żeby właśnie nie przekraczać dozwolonych prędkości. Na przykład lecąc dosyć nisko na 6700 stóp, to możemy lecieć 170 węzłów, tak, czyli prawie tutaj do tej czerwonej naszej kreski ogranicznika. Tu mamy też masę startową, mamy też moc silnika tutaj podaną, chociaż ja mam inny silnik wybrany, tu mamy tylko informację dla modelu silnika tego 27, ja mam 34, tutaj 27 widzimy, że ma moc 463 kW. Także tyle tutaj o pomocy, mamy też oczywiście checklisty, listy kontrolne, ja to sobie uruchomimy sobie z checklisty. I mamy też jeszcze samouczki, tak, są też samouczki, z tym, że ja przechodząc tam niektóre samouczki, chyba ten pierwszy i drugi, to coś one się zacinają, nie do końca można je przejść, więc jest tutaj jakiś też bug i mankament, więc coś nie bardzo jest z tymi samouczkami. Może jeszcze tak, zanim uruchomimy samolot, to oczywiście jeszcze sobie ustalimy jakąś trasę przelotu, żebyśmy też mogli zobaczyć, jak tutaj się zachowuje autopilot. Dajmy sobie autopilot i planowanie lotu. Tutaj mamy nieprawidłowy kod lotniska, nie wiem czemu. Powinno być CBW2. Dobrze, wystartujemy sobie z pasa 17. Chociaż ten wiatr... Tak, bo 17 to jest tam przed nami pas, więc myślę, że możemy tak z niego wystartować. Będziemy pod wiatr lecieli, ok. SIDA nie ma, dajmy default, to nas wyprowadzi na wprost i wylądujemy sobie na lotnisku nieopodal, dajmy sobie mapę, o, tutaj o, jest na północ lotnisko i sobie na nim wylądujemy. To już jest lotnisko utwardzone, mamy nawet ILS-a i to jest Charlie Yankee X-Ray Tango.
Wylądujemy sobie na pasie 33. Default. Stara nie mam. Ok, tak to teraz wygląda, a nie będziemy takiego ślimaka robić. Jeszcze sobie sprawdźmy. Nasze lotnisko. Tu coś mi się wczytało. O tak, jest metar tego lotniska, na którym chcę lądować. No mamy wiatr zmienny, więc w zasadzie na każdym chyba lotnisku moglibyśmy lądować. Na każdym pasie. Wiatr jest 4 węzły, więc dosyć słaby wiatr, więc myślę, że będzie ok. Wylądujmy sobie na 33. No tutaj prędkość przelotową. Dajmy może 120 węzłów, chociaż nie musimy tutaj za bardzo wpisywać tych danych. 30 tysięcy stóp na taką wysokość się wzniesiemy i na takiej wysokości zrzucimy naszych spadochroniarzy, to znaczy zrzucimy, sami wyskoczą. Nie będziemy ich zmuszać. Dobra, ale tak, zróbmy sobie jeszcze jakąś tutaj lepszą trasę przelotu. Pokażmy sobie jakieś punkty nawigacyjne. Jak tutaj sobie wystartujemy, to z tego punktu ja bym chciał może tutaj sobie polecimy do jakiegoś punktu nawigacyjnego. No tu mamy NDB TB się nazywa, więc po tym punkcie 17.9, zgadza się? Zobaczmy. Tak, 17.9. Ja sobie polecę na DB. Dodaj. OK, już go nam uwzględnił. No i sobie zróbmy tak, że ja już sprawdzałem, że tutaj koło tej radiolotarni, za tą radiolotarnią jest jakieś miasteczko i powiedzmy, że tutaj chcemy zrzucić tych spadochroniarzy nad tym miasteczkiem, no bo nie chcemy ich gdzieś tam w górach, żeby wyskakiwali, tylko w jakimś terenie, gdzie łatwo trafią do cywilizacji, więc polećmy sobie na tą radiolatarnię ZKI i tu w zasadzie moglibyśmy już podejść sobie do tutaj ILS-a, więc polecimy sobie na ten punkcik teraz. Dawid. I no, tego już nie musimy podawać. Tak, polecimy Dawid i polecimy dalej już na podejście do lądowania. No, takie właśnie latanie sobie w kółko naszych dwóch lotnisk, powiedzmy. No i gdzieś tutaj chcemy być na wysokości 13 tysięcy, takie założenie. Tutaj wyskoczą spadochroniarze z naszego samolotu i zawrócimy sobie na punkt Dawid i podejdziemy do lądowania. Także taki jest plan. OK, aktywujmy sobie nasz tutaj punkt pierwszy na trasie. Dobrze, mamy plan ułożony. No i teraz uruchommy nasz samolot. Także tak, pierwsza checklista to jest, tu mamy tylko standardowe, nie mamy awaryjnych, jak już mówiłem, i mamy tutaj właśnie sprawdzenie przed lotem. No tutaj jest eksterior, czyli musimy wysiąść z samolotu, możemy sobie otworzyć drzwi, możemy sobie wyskoczyć tutaj walker, toggle i jesteśmy na zewnątrz. No i tutaj oczywiście musimy zrobić obchód zewnętrzny oraz tutaj powyciągać te zakrywki tutaj na rurkę pilota. Idziemy dalej, tu mamy pokrywę na silnik, też trzeba to zdjąć. Tu możemy przy okazji tak obejrzeć, w jakim stanie jest silnik, czy nic nie cieknie, jakiś olej nie cieknie, czy wszystko jest ok, czy światło nie jest tutaj zabrudzone. Tu mamy wiązanie, musimy je zdjąć. No tu powinniśmy jeszcze całe skrzydło sobie obejrzeć tutaj, zwłaszcza czyli też światło tutaj pozycyjne i nawigacyjne, czy jest ok, czy nie jest zabrudzone, czy nie jest pobite i tak dalej. Tutaj musimy też zdjąć klocki pod koła. Kołami. Idziemy tutaj na ogon i no tak samo powinniśmy tutaj sprawdzić wszystko, czy wszystko jest z ogonem ok, z usterzeniem, ale tu idziemy głównie po to, żeby odpiąć tą linkę i przechodzimy dalej na drugą stronę i tu podobna sytuacja, zdejmujemy tutaj klocki pod kołami, tutaj oglądamy skrzydło i ściągamy mocowanie, tu już nie będę obchodzić dokładnie, ale powinniśmy to wszystko sobie też obejrzeć, ale akurat w tym symulatorze możemy być pewni, że wszystko jest w stanie prawidłowym. Tu ściągamy tylko pokrywę na silnik i tak tutaj pokrywkę ściągamy dla też prawej rurki pitota i dajmy dalej.
interior, tak? Czyli wsiadamy do środka. To już sobie zrobimy sobie walker toggle i jesteśmy w środku. Możemy zamknąć drzwi. Tak, interior inspection completed, zrobione. Parking brake set. Hamulce są tutaj. Tu jest wajcha naszych hamulców postojowych. W tej chwili jest off. W tej chwili jest hamulec zaciągnięty. Jest OK. Drzwi są zamknięte i nie są zamknięte. A czemuż to nie są zamknięte? Bo ja tutaj mam drzwi. Mam tutaj wnękę otwartą. Zaraz zobaczmy to. Dajmy options. A może dlatego, że zamknijmy je. Ok, teraz mam zamknięte i teraz zróbmy sobie wnękę. O, teraz się zgadza. No, taki mankament. Nie powinno mi tutaj zaliczać, że było otwarte, skoro i tak użyłem opcji, że nie chcę mieć tych drzwi. Dobra. No i tutaj robimy odprawę pasażerów. No, powiedzmy, że nasi spadochroniarze władowali się na pokład. No tutaj fotele powinniśmy sobie dostosować. Tutaj tego się nie robi akurat w tym samolocie. Zapinamy pasy. Sprawdzamy, czy mamy licencję pilota, podręcznik, tak, podręcznik samolotu i jakieś tam mapy i tak dalej. Dokumentację samolotu. Sprawdzamy ilość paliwa. Nie wiem, czy to działa bez zasilania, ale mamy ewidentnie za dużo paliwa. Ale tak jak mówiłem, może tutaj trzeba jeszcze zasilanie włączyć, żeby to zadziałało. Sprawdzamy, tak, wagę, czy nie przekraczamy. Jeszcze raz dajmy paliwo i ładunek. Mamy obecną wagę naszą, to jest 10 358 funtów. Masa startowa to jest 12 500, więc jej nie przekraczamy. Masa do lądowania 12 300, więc nawet z taką masą, co mam obecnie, mógłbym lądować. Mamy też center gravity, to jest ok. Dobra, idziemy dalej. No i takie sprawdzenie panelu głównego i kabiny. Automatyczne przechodzenie śmigła w chorągiewkę, tu mamy to wyłączone. Dalej mamy przełącznik lewego, tutaj tak, awaryjny przełącznik lewego zbiornika z paliwem jest wyłączony, tak samo prawy jest wyłączony w pozycję off, znaczy nie w pozycję off, w pozycję normal, tak. Ok, fuel selector jest w normal, to jest nasz fuel selector, jest w normal i nasze pompy paliwa też są tutaj wyłączone, obie, lewa i prawa. Dalej mamy sprawdzenie bezpieczników panelu głównego i on się chyba znajduje po lewej stronie mnie, tak, tutaj. Tutaj mamy szereg bezpieczników i możemy tutaj sobie sprawdzić, czy wszystkie bezpieczniki są wciśnięte, tak, bo tu możemy też te bezpieczniki odcisnąć. Ale wszystko ma być wciśnięte. Zakładam, że jest, bo też mamy tu na zielono. I central console, też tutaj na centralnej konsoli też mamy bezpieczniki. Tu możemy sobie schować wolant i też to wszystko powinno być wciśnięte. I bezpieczniki jeszcze mamy na panelu głównym i też tutaj, akurat ich tak bardzo tu nie widać, może zmieńmy sobie, no tutaj mamy, ops, ciężko, tak, też mamy bezpieczniki, powinny być wszystkie wciśnięte, no i są. Idziemy dalej, overhead panel, inverter switch, tutaj przełącznik falownika, no, ciężko tutaj, chyba lepiej jednak będzie go zobaczyć. Mam z tej pozycji. Tu mam napisane, żeby wybrać inny inwerter, tak, bo mamy dwa, number 1 i number 2. Nie wiem do końca, co chodzi, ale może ten falownik trzeba przełączyć po to, żeby pracował naprzemiennie, raz pierwszy, raz drugi, więc wciskam sobie, tak, przełączamy teraz na jedyneczkę. A podczas kolejnego lotu może sobie włączymy na dwójkę i tak na przemian, żeby sobie pracowały naprzemiennie. I probe the ice, czyli odladzanie śmigła jest off. Pitot hit jest off, tu mamy przełącznik ogrzewania rurki pitota jest off. Bleed air lewy i prawy wyłączony. Tutaj mamy generatory wyłączone. Bus tie. Gdzieś on był. A tu jest bus tie, jest też w pozycji normal, tak, ma być normal, dobra. I exterior lights, wszystko wyłączone. No, tu mam wszystko wyłączone. Idziemy dalej. Control levers, czyli nasze dźwignie kontroli. Control lock removed. Tu akurat nie mamy blokady. O, tutaj na volanta mogła być blokada założona, ale akurat ten model samolotu we FlyGear nie ma takiej opcji. Flight controls free and correct, więc sprawdzamy, czy tutaj mamy pełną swobodę kontroli naszych powierzchni sterowych. Tak samo orczyk działa.
Klapy up, tutaj mamy dźwignię, tak, dźwignię klap i klapy dajemy na 0. Ewentualnie używamy kwadratowych nawiasów na klawiaturze, żeby o, tutaj klapy, tu akurat płynnie przechodzą. Przecież tu akurat mamy ostrzeżenie, że nie mamy włączonej hydrauliki, więc to nie działa, ale tu ma być dźwignia pozycji up. Tak, dźwignię tutaj paliwa na off, czyli paliwo odcięte, to jest te czerwone wajchy i skok śmigła na chorągiewkę. To są te niebieskie wajchy i w tej chwili jest na chorągiewkę. Jeżeli damy N, to zwiększamy obroty śmigła, a Shift N, śmigło idzie w chorągiewkę. Dobra. I przepustnica na idle. No i tutaj jest przepustnica, page up, page down kontrolujemy, page down dajemy na idle. I mamy wszystko wykonane, jeżeli chodzi o preflight. Idziemy sobie na before engine start. External power if available connect. No u nas jest podłączone. Tu mam też podpowiedź, że mamy Ctrl E jako skrót klawiszowy, żeby sobie to włączyć albo wyłączyć. Także ja sobie zostawię, będziemy uruchamiali się z external power. DC master na on. Wracamy do kokpitu. Tu mamy DC master. Włączamy. I teraz przełącznik, tak, battery selector. Czyli jakby no, przełącznik wyboru, skąd mamy brać zasilanie, czy z zewnątrz, czy z baterii wewnętrznej samolotu. Jeżeli chcemy dać external, a ja chcę dać external, to klikamy bodajże środkowym myszy, tak, i idzie nam w external. Mamy teraz zasilanie. A i sprawdzamy voltage naszej tutaj baterii. Tak, ma nam pokazać minimum 18 V. Tu nam pokazuje no 20 coś, 25,6. Mamy też wskazane jakieś tutaj obciążenie minimalne. I światła wewnętrzne tutaj wedle warunków. Ja tu sobie coś powłączam, bo jest ogólnie kokpit jest ciemny i warto tutaj sobie włączyć może jakieś światła. Tu jest chyba światło takie ogólne, które nam oświetla kokpit. Tu sobie jeszcze możemy włączyć. No tutaj mieliśmy jeszcze pokrętła, żeby sobie włączyć podświetlenia na różnych przyrządach. No i ta kamera tutaj słabo się porusza. Tak, mamy tutaj jakieś oświetlenie. Powinno być jaśniej. Dobrze, idźmy dalej. Ja jeszcze może tutaj sobie wyłączę opcję widoków, bo jak przyłączam się, to muszę się przez te wszystkie overhead panel, copilot view, a copilot mi się przyda. Birds view, nose gear, left, right. To wszystko sobie wyłączymy. Helicopter view i pilot sobie stawimy. Copilot, overhead i trim view. Żeby się nie przełączać przez ten szereg widoków niepotrzebnie. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj ostrzeżenie zapiąć pasy i no smoking. Zapiąć pasy i no smoking włączone. Idziemy dalej. Caution. To było jakieś oświetlenie caution, czy jest włączone. Musimy tak tutaj włączyć. I to nam daje tutaj taki test. Sprawdzamy, czy wszystkie lampy się świecą. I mamy tutaj alarm. Tak, to jest, że wszystko się świeci. Caution light off. Wyłączamy. OK. I sprawdzamy tutaj pożar, tak, czyli detekcję pożaru. Włączamy przełącznik. Mamy alarm, podświetla nam się na czerwono. Ale tu jeszcze trzeba coś zrobić więcej. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy działa wyciszenie alarmu. Tutaj mamy możliwość wyciszenia samego alarmu, już nam nie brzęczy, ale tu dalej mamy podświetlenie. Podświetlenie jest, więc teraz włączamy alarm z powrotem i wyciszamy tutaj, tak, wyłączamy test alarmu. Dobrze, idziemy dalej. Fuel quantity indicator. Tu mamy test właśnie też ilości paliwa. O, teraz widzę, że jak mamy zasilanie, to mi poprawnie wskazuje ilość paliwa. Ale tu jeszcze mamy sobie test do wykonania. No więc tak. Wciskamy sobie przycisk. Jak go sobie wciśniemy, to wskazówki pójdą nam na zero. Wtedy powinniśmy też dostać tutaj, zapalą się lampeczki, że mamy tak fuel low, że mamy niski poziom paliwa dla zbiornika przedniego. Tutaj mamy tylnego. Więc sprawdzamy, czy to się stanie.
Tak, lampki się u góry zapaliły, na dole wskazówki pokazały 0. Puszczamy i wskazówki wracają do prawidłowych wartości, pokazują ile mamy paliwa. I też tutaj te lampy o niskiej ilości paliwa nam gasną. OK, idziemy dalej. Ciśnienie hydrauliczne między 1300 a 1600 PSI. Tutaj mamy wskaźnik ciśnienia hydraulicznego. I się zgadza, mamy 1500 PSI. Tutaj, że mamy drzwi zamknięte i że nie świeci nam się lampka. Gdzie ona jest dokładnie? Tutaj. Tak, drzwi są pozamykane. OK. Avionik Master On. Włączamy avionikę. Tu jest na dole. Przycisk do awioniki. OK. Awionika włączona. Tu nam się połączało radio. Transponder idzie na standby. Tutaj mamy transponder nawet włączony. Idziemy na standby. No i radio, tak? Możemy sobie tutaj dostroić radio. Możemy sobie czy to Atisa odsłuchać, czy tak, czy tutaj łączyć się z wieżą. Tu akurat nie mamy wieży, więc powinniśmy się tylko na Unicomie łączyć i informować pilotów o naszych zamiarach. Ale ja tutaj sobie ustawię, sprawdzę sobie ciśnienie. Tu akurat to nie jest ciśnienie obecnego lotniska, na którym się znajduje, bo no, tutaj nie mamy metaru dla tego lotniska, ale mamy pobliskie nasze duże, większe lotnisko i tam ciśnienie prawdopodobnie będzie bardzo podobne, jak nie identyczne, więc pobierzemy sobie tak nastaw ciśnienia z tego metaru. Gdzieś tu mamy, 3018 cala słupa rtęci, a tu mamy w hektopaskalach nastaw, więc zobaczmy sobie, ile to jest hektopaskali. 1022. Stawiamy sobie 1022, OK. No i jeżeli chodzi o radio, ewentualnie, cóż, moglibyśmy sobie nawy ustawić jeszcze, bo jeżeli chodzi o to, gdzie będziemy lądować, to tutaj mamy same NDB, ale mamy ILS-a na nasze lotnisko. Może sobie znajdźmy to nasze lotnisko. I tu mamy częstotliwość 110-100. Czyli 110-10 i na NAV1, tu jest NAV1, ustawiamy 110-10. OK. No tu widać nawet, że złapał już zasięg, bo jesteśmy dosyć blisko. Tu ewentualnie moglibyśmy jeszcze sobie ustawiać do NDB. Na przykład na tego NDB moglibyśmy sobie ustawić ADF-a. Tu mamy częstotliwość 203. Tu mamy ADF i ustawiamy 205, 203. Chyba może być jeszcze za daleko, żeby załapała wskazówka, ale nie, chyba coś załapała, bo się przerusza. Dobra. OK, tyle jeżeli chodzi może o radio na razie. Więc to wszystko z tej listy. Idziemy dalej. Engine start. Avionik master off. Teraz musimy wyłączyć avionikę. Beacon on. Światło beacon sobie włączamy. Gdzież ono było? Position beacon. Tu jest beacon. OK, światło beacon włączone. Throttle. Verify idle. Tak, sprawdzamy, czy na pewno jesteśmy na idle. Jesteśmy na idle. Forward boost pump. Włączamy pompy tutaj przednią, jak i tylną, dla tylnego zbiornika. I to jest ważne, że te pompy muszą być ciągle włączone. Tych pomp paliwa nie możemy wyłączyć, a to dlatego, że tutaj zbiorniki z paliwem są tutaj na dole kadłuba samolotu, jakby pod samolotem, no a silniki są u góry, więc te pompy muszą ciągle pompować paliwo do naszych tutaj silników. Więc nie wolno nam tych pomp wyłączyć, no bo zgaśnie nam silnik. Primary bust pump caution lights. OK, tutaj tak, oświetlenie, znaczy te warningi nam znikły, że nie działają pompy. Teraz działają, OK. Jeżeli temperatura poniżej 0 stopni Celsjusza, tu sprawdzamy u góry temperaturę, no nie mamy 0, mamy 20, tam może 1-2 stopnia. A jeżeli byśmy mieli 0, to musimy włączyć tak ogrzewanie rurki pitota i ogrzewanie, tak, odladzanie śmigieł. Ale tu nie musimy tego robić, idziemy dalej.
No, sprawdzamy, czy przy prawym tutaj śmigle nikt się nie kręci. Jest clear. Engine starter switch right. I tutaj przełączamy się, tu mamy starter. Przełączamy się na prawo, żeby się przełączyć na prawo. Już nie pamiętam, czy klikamy lewym, czy środkowym. Chyba środkowym, zobaczmy. Tak, środkowym. Myszy. I teraz sprawdzamy GGRPM, czyli obroty tutaj turbiny. Jeżeli są więcej niż 12%, a jest, to musimy tutaj włączyć zawór paliwa prawy i rozkręca się nam silnik. Dobra. I jeżeli tutaj obroty wejdą na 50% lub więcej, to możemy teraz wyłączyć tutaj starter. Klikamy lewym. Możemy też się upewnić, że działa tutaj nam, tak, śmigło się obraca, ok. I tutaj gaśnie nam światło generatora lewego, nie, prawego generatora. Gdzie jest prawy generator? Ostrzeżenie. Ale jeszcze nie włączałem generatora, więc nie wiem, czemu miałoby lampka zgasnąć. No właśnie, idźmy dalej. I jeszcze robimy sobie, tutaj zwiększamy dla prawego silnika obroty śmigła. OK. Idziemy dalej. Z lewej strony czysto, sprawdzamy. Jest clear. I startujemy lewy silnik. Klikamy tutaj lewym przyciskiem myszy. Tutaj obroty turbiny procentowo mają wejść na więcej niż 12. Jest 12, więc zapodajemy mu zawór paliwa. I silnik się rozkręca. Tutaj obroty już weszły na ponad 50%, więc możemy starter wyłączyć. Tu akurat środkowym myszy. Tak, środkowym idziemy w prawo, lewym myszy idziemy w lewo. Tak to wygląda. I tak samo dźwignia skoku śmigła na pełne obroty. OK. I to wszystko. Engine start. After engine start. I teraz wybór selektora zasilania. Przełączamy się tutaj na baterię, czyli idziemy na baterii. External power disconnect, czyli wyłączamy tutaj. No ja po prostu siebie nie słyszę, jest tak głośno od tych silników. Wyłączamy external power klawiszem Ctrl E. I generatory włączamy. Idziemy do kabiny, włączamy generatory. Generatory były. Gdzie były te? Tutaj były generatory. Włączamy generatory prądu. I teraz poznikały nam ostrzeżenia L generator i right generator. OK. I jeszcze mamy tutaj wybór. Przełączamy na prawy generator wskazania teraz zużycia prądu i obciążenia. Dobra. Bo to tak, mamy, jeżeli chodzi o silniki. No mam oczywiście kolumny lewe do lewego silnika, tu mamy lewy silnik, tu mamy prawy silnik. Mamy moment obrotowy, ciśnienie momentu obrotowego. To jest nasz główny wyznacznik mocy pracy silników. To oczywiście nie przekraczamy 60%, ale normalnie będziemy operowali, może wzbijając się 40-45%. Oczywiście tylko na starcie dajemy dosyć duży tutaj, tak, na maksa. Może nawet nie na maksa też, nie warto dawać na maksa, bo możemy przekroczyć temperaturę. Tak, także tutaj dalej mamy obroty śmigła. Też procentowo pokazany RPM. Tutaj mamy temperaturę, jeżeli chodzi o nasz silnik. No i oczywiście staramy się temperaturę zachować w zielonym tutaj łuku. Tu mamy też procentowy wskaźnik GG od gas generator RPM. Czyli tak, nasze też obroty tutaj turbiny i tutaj też powinniśmy operować w zielonym łuku i nie przekraczać czerwonej wskazówki.
I mamy full flow, przepływ paliwa, czyli jak dużo spalamy paliwa. Tutaj jest funtów na godzinę, podziałka razy 100. Tu mamy temperaturę oleju, też oczywiście powinno być w zielonym łuku, jest OK. I ciśnienie oleju też jest w zielonym łuku, jest OK. Nie wiem, co to jest te low pressure, w takim razie ciągle mi się tu wyświetla. Ale dobra, idźmy dalej. Avionik Master dajemy na on, włączamy sobie avionikę. Position light, światło pozycyjne, to panel górny, tak, tu mamy position light. Dalej mamy window heat. Aha, to akurat jest na widoku tutaj drugiego pilota. Tu mamy przełącznik ogrzewania szyb. Dalej mamy left bleed air i right bleed air, czyli pobieranie powietrza z silników left i right. Tutaj samolot ten nie ma hermetyzowanej kabiny, ale powietrze, ciepłe, rozgrzane powietrze pobiera się z silników po to, żeby właśnie ogrzewać no, samolot, żeby ogrzewać śmigło na przykład. Więc po to to jest. Directional Gyro sprawdzamy, czy tak jesteśmy zsynchronizowani z kompasem. Przeklikam się tu. Dobrze. Tu mamy na west idealnie, a tu mamy... No właśnie, a tu mamy na S, tak? Na południe. Więc powinniśmy tutaj się ustawić, przekręcić się na południe. Chociaż też tak nie jest dokładnie aż na południe chyba. Czy jest? Nie, no nawet jest idealnie na południe. No troszkę ucieka w 15. No, ale to dlatego, że mi się tutaj samolot trochę kołysze. Dobra. Jeżeli damy mapę. No, jestem bardziej na południe ustawiony niż na west, więc by się zgadzało. I altimeter set to current elevation. Więc powinniśmy ustawić altimeter, ale to już sobie zrobiłem, czyli wysokościomierz. I teraz mamy użycie naszego deflektora w silnikach po to, żeby jakieś zabrudzenia nam nie wpadły do silnika. I o cóż tutaj chodzi? No tutaj znalazłem na jakimś tam forum internetowym, jak to wygląda. No tu jak mamy, tak, mamy silnik, na całą obudowę silnika, tu jest śmigło z przodu. I tu na dole mamy wlot powietrza. I tu mamy normal position, bez użycia tego deflektora. No to po prostu przepływ powietrza jest bardziej swobodny tutaj do silnika, ale też jednocześnie, jeżeli mamy jakieś zabrudzenia typu kamienie, lód, co mogłoby nam wpaść tutaj i dostać się do silnika, no to jest problem, tak, bo nam uszkodzi silnik. Dlatego stosuje się ten deflektor. Tutaj mamy właśnie ten deflektor obniżony, co powoduje, że jak jakiś kamień by tu nam wpadł, uderzyłby w deflektor i skierował się tu na dół i wyleciałby po prostu na zewnątrz, tak, tej obudowy, a nie dostałby się nam do silnika, a powietrze nam się dostanie, więc jest ok. Więc po to się stosuje, żeby właśnie uchronić nasz silnik. Ja właśnie startuję z takiego nieutwardzonego pasa, więc sobie użyjemy tego deflektora. Tutaj musimy uzyskać 80% wskaźnika tego GG, tej turbiny, więc musimy zwiększyć moc. Mam nadzieję, że nie pojedziemy. Hamulec jest włączony. No 80% to dosyć dużo. No nie, mój samolot się toczy, więc już hamulec nie trzyma. No do 80 nie dojdę, ale trochę zwiększę. No ciekawe, że takie są tutaj wytyczne, ale nie do końca je spełnia. No chyba, że to się robi przy rozbiegu, tak? Chyba, że to się robi przy rozbiegu, ale to jest nie instrukcja do... Tak, tu mamy before takeoff do takeoff. Tak, w każdym bądź razie użyję klawisza M, żeby... Tu widzimy, że mam też wskazania naszego deflektora. Jest jedyneczka, czyli maksymalnie go tam wychyliśmy w dół. I podświetlają nam się dwie lampki na zielono, że jest tak deflektor, tak mam ten intake deflektor, jest no extended, czyli otworzony. No i tu mam też
podpowiedź, żeby przytrzymać klawisz M około 5 sekund. Tak, i są na zielone lampki, jest OK. I idziemy w przepustnicę teraz na idle, tak, teraz powinniśmy pójść na idle. No nie, uzyskanie 80% GG było u mnie niemożliwe, bo po prostu już samolot mi się toczył. Coś tu jest nie tak. No ale dobra. After engine start zrobione. Taxi. Taxi light. Robimy sobie taxi light, tu jest taxi light. Parking brake release, tu już będziemy się toczyć, tak? Taxi speed około 20 węzłów. Testować hamulce. No i używać tam tego steru kierunku koła. Dobra, to taxi sobie zrobimy. Before takeoff, co my tu mamy? Parking brake, dobra. Tak sobie na szybko jeszcze przejrzę. Before takeoff, takeoff. Ok, na razie tyle, więc możemy kołować. Więc tak, shift B, parking brake zwolniony. No nawet mi się tutaj samolot sam już toczy. I możemy tu wykręcać. Ja sobie użyję klawisza E, żeby sobie użyć tutaj tak sterownicy tego koła przedniego. Ctrl W prostuje koła i toczę się teraz do przodu. Dobrze, damy B, zahamujemy, sprawdzimy, czy działają hamulce. Działają, zahamowałem. Możemy się rozejrzeć, czy nikt nam tutaj się nie potacza na pas, ale chyba nie. To też nie widać dobrze. Dobra, i dajemy Q, skręcamy w lewo. Ctrl W prostujemy i toczymy się na koniec naszego pasa. Dobrze, tu będę sobie prawą krawędzią się toczył, żeby później wykręcić oczywiście w drugą stronę. Dobrze, podhamujmy trochę, będziemy wykręcać. Więc daję tylko lewy hamulec i klawisz E. I nam tutaj ładnie wykręca. Ctrl W, żeby wyprostować. Dobra. Jeszcze trochę tutaj wyprostujmy się w lewo. Ctrl W. I jeszcze trochę w lewo. Ctrl W. No dobra, mniej więcej chyba. O, jesteśmy na pasie. Shift B. No i tak. Before takeoff, tak? Parking brake jest. Radia. No, załóżmy są ustawione, ja tylko do ILS-a dostroiłem. Tutaj nie będę używał komunikacji za bardzo z żadnym ATC. Elevator trim. No i właśnie, jeżeli chodzi o trymowanie, zmienimy sobie tutaj widok. Mamy specjalny widok na trimowanie. Przy okazji ładnie tutaj widać teksturę taką, widać takie zużycie tego samolotu. No i tak, tu mamy trym steru wysokości. I tu powinien być w pozycji takeoff. W tej chwili jest na minus 0,2. Co tutaj widzimy jest wartością poprawną. I rudder trim, czyli trimmer do steru kierunku, czyli tego steru pionowego na ogonie. Co ciekawe, on w pozycji takeoff musi być lekko w prawo ustawiony, tak jak teraz jest, czyli na 12 stopni w prawo. Normalnie na środek, o 0, mamy tutaj, tak? Jak łączy się tutaj z tą kreską. A my musimy troszeczkę o tutaj w prawo dać na 0,12. Także takie są tutaj no, normalne ustawienia prawidłowe do startu na pozycję takeoff. Także to mamy zrobione, idziemy dalej. Klapy na pozycję 10. Tutaj przełączmy się na widok pilota i klapy 10, są na 10, tutaj też mamy informacje, tak jak patrzymy na wprost, to też ładnie widzimy, jak są wychylone klapy, bo też jak używamy sobie klawisza, to nie musimy tam patrzeć się na dźwignię, tylko widzimy tutaj, jak to wszystko
Pracuje. Ok, teraz przesadziłem. Dobra, 10. Gdzie to 10? A, to pauza, sorry. Kurczę. Się zdziwiłem, co tu się dzieje. Dobra. No, 10. Dobra, jest 10. Flight instrument check. Tu możemy jeszcze sobie tak ustawić heading. Heading jest na północ, ok. Ja też sobie włączę tutaj przełącznik, żeby NAV1 był podłączony do GPS-a. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli mamy plan lotu, a ja mam sobie plan lotu ustawiony, to jak włączymy sobie autopilota, to on będzie nawigował wedle mojego planu lotu, a nie wedle radionawigacji, tak? Czyli wedle GPS-a będzie nawigował. A gdybyśmy chcieli nawigować wedle radionawigacji, czyli do WOR-ów albo do ILS-ów, to musimy to wyłączyć. I teraz o, radio reaguje, tak? Radio tutaj, jestem dostrojony tam do ILS-a, do pobliskiego lotniska, więc tutaj już mi go wyłapuje. Ale jak przełączymy się w tryb zarządzania GPS-em, to jest wyłączone i po prostu samolot będzie podążał wedle wyznaczonej tej trasy kolorem magenta. No ja tak chcę, tak? Chcę sobie na razie tak przełączyć się na autopilota, żeby tutaj autopilot nam kontrolował naszą trasę. Co tu jeszcze? Engine instrument check. Anti-collision light. Tu jeszcze parę światełek musimy włączyć. Anti-collision włączone. Landing lights to jest tutaj z przodu. Włączone i automatyczne chorągiewkowanie śmigła. Cóż to jest, tak? To musimy sobie uzbroić. Chodzi o to, że gdyby padł nam silnik podczas startu, na przykład lewy czy prawy, no to musimy tak myśleć o tym, żeby, no bez tego, musielibyśmy ręcznie ustawiać tą dźwignię skoku śmigła, na przykład prawy by nam padł, to prawą dźwignię musielibyśmy myśleć o tym, żeby dać chorągiewkę. A gdy sobie tu uzbroimy, to zrobi to automat za nas. No i bardzo dobrze to zrobi, bo my będziemy musieli się zająć awarią, czyli myśleć, jak tu przeżyć, jak tu wylądować, na przykład awaryjnie, a nie żeby jeszcze myśleć o obsłudze silnika, obsłudze śmigła. No i tak automat za nas tak ustawi śmigło w chorągiewkę, tak żeby śmigło nie dawało, no żeby w sumie dawało jak najmniejszy opór, tak? Jeżeli śmigło jest w chorągiewkę, to daje jak najmniejszy opór i no jeżeli śmigło nie działa, to właśnie tak powinno być ustawione. A tu stanie się to właśnie z automatu dzięki tej opcji automatycznego przechodzenia w chorągiewkę. Jesteśmy teraz before takeoff, mamy takeoff, czyli parking brake zwalniamy, throttle, tu mamy 49 PSI torque, czyli torque dajemy na około tutaj 50% przy starcie, czyli nie dajemy na maksa. I V1 mamy na 60 węzłach, czyli musimy kontynuować przy 60, to jest tutaj. I rotate robimy na 80 węzłach, czyli tutaj już robimy rotate, czyli odrywamy samolot tak do góry, podrywamy do góry. No to jesteśmy gotowi do lotu. Zwalniamy hamulec postojowy. I zwiększamy ciąg. Tak, na 50% ciśnienia torku. I prędkościomierz patrzymy. Jest V1. 80 rotate. I jak widać, bardzo szybko znieśliśmy się w powietrze. Także ten samolot naprawdę nie wymaga długiego pasa. Dobrze, chowam klapy. Klapy schowane. Ta jest. No i przejdę sobie na autopilota. Dajmy sobie AP. Dajmy sobie heading nav. Oraz Alt VS. Ok, tylko nie nastawiłem sobie VS-a. Dajmy sobie VS na razie nawet 2000. Mamy troszkę górki przed sobą. Ok. Tutaj sobie wystartowaliśmy. I teraz z tego co pamiętam, trzeba rozbroić ten auto feather, czyli
przechodzenie automatycznie chorągiewkę, bo już wystartowaliśmy. Deflektor też możemy schować. Shift M jest retracted. OK. Lampki zgasły. Troszkę za ostro jednak idę, bo tracę prędkość mocno. Jak tam górki przede mną? A, jest OK. Dajmy Ctrl J. OK, lecimy jeszcze zgodnie z trasą. Tu będziemy wykręcać w lewo. Tu coś mi się przestawiło. Nie mamy pełnego ciągu. OK. Pełnych obrotów, dobra. Landing lights wyłączamy, taxi lights też wyłączymy. I tak, temperatura. Musimy uważać, bo jak temperatura tam zejdzie poniżej zera, a nie mamy włączonego ogrzewania rurki pitota albo też i odladzania śmigieł, no to będziemy mieli problem. Autopilot nam się rozłączy i też prędkościomierz będzie wskazywał niepoprawne wartości. Więc ja teraz włączę, tu mamy de-icing probe, czyli odladzanie śmigła i pitot hit jest tutaj, tak? Więc włączmy to sobie. Włączmy sobie listę kontrolną, bo tam pewnie było więcej rzeczy do zrobienia. Lista kontrolna. Był takeoff, jesteśmy na climb. I tak, throttle, powinniśmy mieć tutaj... Torka powinniśmy mieć na 40-45%. Mam za dużo, więc troszkę zbijemy. Dobrze, teraz jest OK. Tak, airspeed powinniśmy utrzymywać 90-100 węzłów. Mamy wysokość 5000, dobra. Elevator trim. OK, nie będę tego ruszał. I engine instruments check. Sprawdzamy, czy wszystko pracuje OK. Czy jest na zielonych wartościach, temperatura też jest OK. Tak, auto feather już wyłączyłem, OK, landing light wyłączyłem, taxi light wyłączyłem. A transition level ustawiamy ciśnienie standardowe, ale tutaj w Kanadzie chyba jest jak w Stanach Zjednoczonych, czyli 18 tysięcy dopiero mamy transition level, więc 18 tysięcy stóp to ja tutaj nie będę tak wysoko latał, więc zostawiam ciśnienie spokoju. Dobrze, ustawmy sobie wysokość 13, ok, wykręca mi w lewo, prawidłowo. Ustawmy sobie 13 tysięcy, na taką wysokość chcę się wzbić. Przy tej wysokości spadochroniarze wyskoczą z samolotu. I teraz wystarczy dać alt, tak, zobaczmy sobie tryb autopilota przy okazji, tak. Teraz ustawiamy sobie nastaw żądany wysokości, klikamy tutaj przycisk alt. No niestety autopilot ciężko reaguje, bo się tak huśta niepotrzebnie, ale teraz przeszedł w tryb alt, czyli on będzie sam teraz dążył do utrzymania 13 tysięcy, czyli będzie się wzbijał po prostu, tak? Jest też inny sposób kontrolowania tutaj kątem pochylenia samolotu poprzez kontrolowanie prędkości. Czyli możemy też włączyć sobie IAS, to jest Indicated Airspeed, czyli utrzymywanie prędkości. Na przykład możemy sobie tutaj nastawić prędkość, że na przykład chcemy lecieć z prędkością 100 albo nawet 95 węzłów i dajemy Indicated Airspeed. No i teraz samolot, żeby utrzymać taką prędkość, musiał zadrzeć nos do góry i to właśnie zrobił, ale teraz troszkę wyrównał. No i będzie się starał utrzymywać prędkość 95 węzłów, więc w ten sposób też możemy starać się utrzymywać no, prędkość, ale samolot będzie to robił poprzez tak przechylanie tutaj nosa samolotu góra-dół. No nie przechylanie, a pochylanie, tak? Przechylanie to mamy na boki, na skrzydło. Dobrze, także tak działa tutaj autopilot. Ja tutaj patrzę, gdzie lecę. Lecę teraz na ten punkt, jest OK. Co do jeszcze autopilota, możemy troszkę jeszcze o nim pogadać, mamy takie jeszcze kolejne tryby. Tak, Alt i VS już widzieliśmy i jest jeszcze GS. GS to jest oczywiście od Glide Slope, czyli przechwytywanie tutaj podejścia ILS. I Heading, utrzymywanie Headingu, teraz mamy w trybie NAV, czyli po prostu nawiguje nam po GPS-ie też, dlatego że tutaj jak tak wcześniej widzieliśmy, przełączyłem ten przełącznik. Mamy też możliwość trzymania kursu po Headingu, czyli tutaj po tym nastawie.
No teraz jak nastawimy heading i też damy HDG, no to leci po headingu. Damy nav, to wraca na nawigację wedle GPS-a. Ale ja tu sobie wrócę na autopilocie na alt, żeby nie przegapić 13 tysięcy, tak? Bo on teraz automatycznie w trybie alt, jeżeli osiągnie 13 tysięcy i 67 stóp, no to wyrówna mi lot i o to chodzi. Tylko nie wiem, czy mogę zbić te drobniaki, chyba nie. Tak, chciałbym tu wyzerować, ale coś chyba nie mogę. Nie da się. Zobaczmy, gdzie tutaj lecimy, bo powinniśmy teraz przy okazji zobaczyć, że to będzie nasze lotnisko docelowe. Tu sobie wylądujemy. Ale teraz tak, będziemy jeszcze nawracać, bo tutaj gdzieś było lotnisko, z którego wystartowaliśmy. Nie wiem, czy to było tutaj. Tak, i lecimy do tego lotniska, ale tutaj sobie zawrócimy. Polecimy w tamtą stronę i tu nawrócimy z powrotem na ten pas. Tutaj dokładnie na ten pas, tu jest 33, będziemy lądować. Tu przy okazji możemy sobie popodziwiać fotoscenerię. Mamy bardzo fajny, górzysty teren. Tak tu się też prezentuje nasz samolocik z otwartą tutaj wnęką dla spadochroniarzy. Dobrze, my tu sobie lecimy dalej. Mamy jaka wysokość? 11 tysięcy nam się zbliża. Także teraz warto przypilnować, czy samolot mi wykręci, bo ja nie do końca ufam temu autopilotowi, on potrafi się zgubić. Tutaj jak właśnie wykonałem już parę przelotów tym samolotem, to jednak no, autopilot mógłby działać lepiej. No raz, że to właśnie też przełączanie trybów powoduje, że on tam też no, się huśta. I też czasami mam wrażenie, że właśnie potrafi się zgubić i ciężko mu się odnaleźć na trasie. Ale dobrze, tu już się zbliżamy do naszej radiolatarni. Tu akurat nie jestem do niej dostrojony, ja się dostroiłem tutaj do tej na dole radiolatarni na południe. Więc tu też strzałka powinna pokazywać kierunek do tej radiolatarni i to powinno się zgadzać. Ok, mamy wysokość 12 tysięcy, więc jeszcze tysiak wysokości i będziemy na krusie, na locie poziomym. Dobrze, zaraz tutaj sobie wykręcimy. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Mamy na przykład wycieraczki. Czy to były wycieraczki? O, tu są wycieraczki. Tak, mamy wycieraczki. On, off. Tu mamy chyba jeszcze prędkość wycieraczek. Speed 1, speed 0. No, dwa speedy są. Dwie prędkości tylko. Dobrze, nasz samolot wykręca, więc póki co autopilot tutaj dobrze trzyma. Zobaczmy, czy wypoziomuje na 13 tysiącach, bo już się zbliżamy. Tak, może tutaj to zobaczmy. A, tu mam chyba inny nastaw ciśnienia, tak. 1022 powinno być. Ok, troszkę przestrzelił, ale... Dlaczego przestrzelił? Bo tu mamy jeszcze 67 tylko, ale... No właśnie, przestrzelił. No ale to już nam wyrównał. No i teraz będzie troszkę zniżał, tak? Także no... No cóż, autopilot we flygear. Ale teraz lecimy idealnie tutaj ten punkt, więc wygląda to dobrze. Tak, także teraz mamy troszkę czasu na przelocie. Zobaczmy sobie checklistę. Checklistę, nie, tutaj pomoc. Checklistę na climb już był. Teraz mamy
Cruise. I tu powinniśmy utrzymywać ciśnienie naszego torka na 35-40 PSI, także jesteśmy w tym przedziale. Airspeed below never exceed, więc jest ok, ale też myślę, że tutaj będziemy mieli limit jak około 130, jak nie mam. Tu mieliśmy pomoc do tego samolotu. Jesteśmy na... No nie, moglibyśmy nawet 145 lecieć. Także możemy się to nawet rozpędzić do 145, ok. Tak, tutaj radio, tutaj nic więcej za bardzo nie mamy do robienia. Engine temperature, sprawdzamy, czy są ok temperatury, są ok, oleju też. Elevator trim wedle tam uznania. I jeżeli temperatura na zewnątrz mniej niż 0 stopni, musimy sobie włączyć pitot heat i odladzanie śmigła. Ja już to zrobiłem wcześniej, ale zobaczmy, że temperaturę teraz mamy, no mamy 0 stopni. Więc tak, ma na trudno 0. No więc w sumie dobrze to włączyłem, bo moglibyśmy już mieć oblodzenie, chociaż może jeszcze nie, ale... Ale to jest właśnie dosyć ważne, żeby to włączyć, bo bez tego no, będą problemy. Nasza rurka pitota po prostu się oblodzi i autopilot też przestanie działać. Także to tyle, jeżeli chodzi o cruise. OK. Tu mam jeszcze fuel quantity check, także fuel quantity wygląda OK. No i właśnie, jeżeli mowa o fuel quantity, to też zobaczmy sobie ten selektor paliwa, bo to jest dosyć istotne, jak on działa. Tutaj normalnie używamy norm, tak? Czyli tak jak teraz, czyli w trybie normalnym. Co to znaczy ten tryb normalny? To oznacza, że przedni zbiornik paliwa zasila prawy silnik, tak jak tu mamy, że forward jest z prawej strony, bo tak, przedni zbiornik zasila prawy silnik, czyli to paliwo przelewa się do prawego silnika, a tylny zbiornik paliwa zasila nam lewy silnik. Tu jest jeszcze ważne, co się stanie, jeżeli na przykład tu mamy mniej paliwa, więc ten zbiornik opróżni nam się pierwszy i co się stanie, jak dojdzie do zera, a tu będziemy mieli jeszcze paliwo. No to w trybie norm, tak jak teraz, oba silniki będą zasilane ze zbiornika wtedy tego tylnego, czyli tam, gdzie jest paliwo. Czyli jakbym powiedzieć, wtedy zadziała crossfit, czyli z tego zbiornika będą zasilane oba silniki. No i to bardzo dobrze, tak, bo wykorzystamy w pełni paliwo. Ale tu mamy też możliwość przełączenia tego, tak, przełącznika, czy to w lewo, czy w prawo. Jeżeli damy tutaj w lewo, tu mamy napisane, że oba silniki, czyli both on aft, czyli oba silniki zasilane są z tylnego zbiornika. Czyli teraz tylko paliwo jest pobierane z tego tylnego zbiornika, a ten zbiornik w ogóle nie jest wykorzystywany. Czyli tutaj paliwo w ogóle nie jest ruszane. To też możemy sobie potwierdzić wyposażenie, paliwo i ładunek. I tu sobie zobaczmy, że schodzi nam paliwo z tylnego zbiornika, ale tutaj paliwo stoi. Też jest checkbox wybrany, że selektor pobiera paliwo tylko z tego zbiornika. I tutaj też jest ważne to, że co się stanie, jak skończy nam się paliwo w tym zbiorniku, a mimo że tu mamy paliwo, to silniki nam zgasną, tak? Bo ten zbiornik jest całkowicie odcięty. I nawet jeżeli tu się skończy paliwo, a tutaj będzie, no to silniki nam zgasną, tak? Zabraknie nam paliwa. No i też z drugą stronę możemy tutaj przełączyć się, że teraz oba silniki są zasilane z przedniego paliwa. No i teraz widzimy tutaj, co się dzieje, że właśnie paliwo jest pobierane. Tutaj nam ubywa paliwa z przedniego zbiornika, tylny zbiornik stoi w miejscu, czyli to paliwo nie jest w ogóle tak pobierane. No i sytuacja jest analogiczna, tak? Czyli jeżeli tutaj wyczerpiemy paliwo, a tutaj nam zostanie, to i tak silniki nam zgasną, bo tak sobie zażyczyliśmy, że tylko z tego zbiornika ma się paliwo pobierać. No ale właśnie używamy, tak, no normalnie używamy po prostu norma i tak sobie też zostawię. Dobrze, sprawdźmy też pracę silników, tutaj temperatury, tak, tutaj percent GG jest ok, tutaj temperatura też jest ok, pracę silnika. Tu jeżeli chodzi o śmigło, moglibyśmy troszkę je odciąć, tak, bo tak się przeważnie ekonomicznie lata, że klawiszem tutaj N, tylko czemu to nie działa? A, Shift N. Troszeczkę te obroty można by zmniejszyć, żeby tutaj te obroty śmigła nie musiały być tak wysokie. Wtedy mam taki bardziej ekonomiczny lot, można powiedzieć.
Bo jak już jesteśmy rozpędzeni, to nie musimy tak ciągle tutaj dokładać do silnika, żeby, znaczy do tego śmigła, żeby obracał się na maksymalnych obrotach. Dobrze, zobaczmy, gdzie jesteśmy, bo już widzę miasteczko. Tak, tutaj jest miasteczko, gdzie chciałbym tutaj, no, gdzie powiedzmy spadochroniarze chcą wyskoczyć, więc tutaj sobie wyskoczą. No, tu już widzimy, zbliżam się do tego punktu. I tutaj też widać to miasto. Tak, to jest to miejsce. Tutaj nawet mamy jakieś budynki. Tego jeszcze tak nie widać, podlecimy trochę bardziej. To będzie lepiej to widoczne. Także całkiem fajnie zrobiony samolot. No tu oczywiście samolot nie ma chowanego podwozia, więc podwozie ciągle stawia opór. No dobrze, jesteśmy na 13 tysiącach. Na takiej wysokości skoczkowie chcieli sobie tak wykonać skok i zbliżamy się do strefy skoku, że tak powiem. Tutaj jeszcze sobie włączę mapkę. Tak, jeszcze troszkę. Tutaj nasz pilot coś lekko rusza rękoma i głową. Jak tam gotowi do skoku? Skok za nie wiem ile, 2 minuty. Właśnie. Ile jesteśmy? To damy, powiedziało może DMI. Tu jest DMI. Jest włączone, ale trzeba by się przełączyć na ADF-a. Tu mamy chyba tylko do worów. Są jakieś strefy klikalne? O co tu chodzi? Tak, strefy są klikalne, trochę niefajnie. Mam tutaj transponder. O właśnie. Tu byśmy sobie jeszcze wybrali ADF-a. Ale strzałka chyba i tak działa dobrze. Pokazuje nam właśnie kierunek na wprost, bo na wprost mamy naszą radiolatarnię, do której lecimy. Ale to jest chyba nastaw do. Mamy 23 mile. To jest chyba nastaw do naszego lotniska. Do lokalizera na lotnisko. Czyli jesteśmy tutaj dostrojeni raczej do wora, znaczy do nawa niż do ADF-a. Nie wiem, czy da się tu przyłączyć. Mamy N1, N2, czyli nawy tylko. No ale dobra, zostawmy to w spokoju, bo jesteśmy już tutaj nad strefą zrzutu i spadochroniarze skaczą, więc sobie to zasymulujmy w taki sposób, że damy środowisko. No akurat już wchodzę w zakręt. Paliwo, ładunek. No powiedzmy, że tutaj nam pyk, pyk wyskoczyli na zero. I zniżamy lot. Więc tutaj przepustnicę zmniejszam i schodzimy na 4700. Na 4700, bo jak pamiętam z tutaj autopilot planowanie lotu. Tak, to na tym punkcie, tu już przy lotnisku, znaczy przy podejściu do lotniska, tutaj na 3312, tutaj możemy być minimum 4700. Więc dałem sobie 4700 i zniżamy. No i teraz możemy tak dosyć ostro zniżać. Musimy zdążyć się zniżyć na te 4700. Tam gdzieś będzie nasze lotnisko. To jest też lotnisko, widać, z którego wystartowaliśmy. Więc wszystko jest tutaj w pobliżu. Też nie chciałem jakoś daleko latać, bo ten samolot jednak wolno lata i tak, to jest taki koń pociągowy, który lata wolno, ale też ma dobre parametry nośne. Tak, teraz dobrze było schodzić tak właśnie, no nawet z 1000 stóp na minutę. Mógłbym to może uzyskać prędkością. A zobaczmy, co powie lista kontrolna.
szybko i mam nadzieję, że autopilot mi wykręci, bo lecę prosto w góry. Ale to zaraz powinniśmy wykręcić. Co mi powie lista kontrolna o zniżaniu? Listy kontrolne. Descent. Tutaj sprawdzić radio. No, słuchać ATIS lotniska docelowego. To sobie jeszcze możemy później zobaczyć pogodę na lotnisku docelowym. Tutaj jest, żeby prędkość utrzymywać 110 węzłów nawet. No ja utrzymuję dużo niższą, żeby jednak nurkować bardziej. Tutaj mamy zapiąć pasy, jest na on. Landing lights, żeby już włączyć. No, możemy włączyć. Tu powinniśmy włączyć, jak będziemy przy 10 tysiącach, ale mogę już włączyć landing lights, ok. I taxi light też możemy włączyć. Fuel selector na normal, jest na normal. Ciśnienie hydrauliczne między 1300 a 1600 PSI i tutaj mamy, jest ok, 1526 jest. I radar altimeter, wysokość radarowa na 300 stóp nad terenem. No to akurat mam już ustalone. Jest 300 stóp, ok. Chociaż to powinno zależeć od chyba lotniska, na które podchodzimy, a nie, że tutaj w checkliście mamy 300. No, ciekawe. I altimeter, ustawiamy ciśnienie. Ok, lecę prosto w góry, mam nadzieję, że zaraz wykręcę. Dobra. Upewnię się, że wykręcę, zanim przejdę coś dalej robić. Dobra, wykręcamy. Dobrze, sprawdzamy teraz na lotnisku. Nie mapa, pogoda, środowisko, pogoda. Sprawdzamy sobie, tak, to jest nasze lotnisko docelowe i ciśnienie, czy się nam zmieniło? A, tu mamy w hektopaskalach, no 21 skoczyło. Tu mamy wiatr zmienny, dalej 3 węzły. Dobra, ale ciśnienie nam tutaj się zmieniło na, a 21. Czy to się samo ustawiło? Nie, było 22 z tego co pamiętam, dobra. Jest 21. OK, lecimy już na tutaj prosta na lotnisko. Ostatnia prosta. Co tu jeszcze na checkliście mamy? I passenger briefing completed. No u mnie pasażerów już nie ma, wszyscy wyskoczyli. Leci tylko załoga, tak? Tutaj paliwo jedynek, tak, mamy na zero passenger, dobra. No i tyle, jeśli chodzi o descent. Później będziemy mieli approach. Tutaj propeller, tak, skok śmigła na full trzeba dać. Tak, to jest, ważne, bo nie jestem na full. Troszkę sobie to zmniejszyłem, ale może już sobie dam. Już sobie dam może klawiszem N. Dajmy sobie obroty śmigła na maksa, żeby nie zapomnieć. No i co, zniżamy jeszcze trochę, wchodzi mi 9000, no mógłby bardziej zniżać, ale okej, okay, może jeszcze nie, bo też mamy góry, ale zaraz je miniemy. Ja jeszcze dosyć sporo zapasu mam, jeżeli chodzi o te góry. Światła włączone, to widać. Tak, tu przede mną jest lotnisko, z którego wystartowaliśmy. Sobie lecimy, tutaj pracę, patrzę silnika, chyba wszystko wygląda dobrze, temperaturka nawet mocno mi spadła. No i myślę, że z taką niską prędkością po prostu będę musiał tam dolecieć, bo i tak nie chcę się za bardzo tutaj prędkości rozbijać, bo rozwijać, bo muszę ostro nurkować ciągle, muszę ciągle zniżać do tych 4700, żebym zdążył. Później przechwycimy ILS-a, już w sumie się zbliżamy do ILS-a, więc niedługo przełączymy się na nawigację radiową.
Może wysunę klapy trochę już na dziesiątkę na przykład. To też mi zrobi troszkę oporu. Więc samolot będzie mógł troszkę ostrzej nurkować. No, mógłby bardziej troszkę zejść, ale dobra, myślę, że się uda. Powinno się udać, bo mamy jeszcze troszkę czasu. W sumie dopiero jestem przy lotnisku, tak, z którego wystartowałem. Nawet jeszcze nie minąłem tego lotniska. Troszkę niska jest widoczność, mogło być lepiej z tą widocznością, bo chyba jeszcze lotniska to je nie zobaczę, na którym ląduję. To jest chyba nawet tutaj za tym akwenem wodnym, gdzieś tam dalej. Nie, coś mój samolocik nie chce nurkować bardziej. Spróbuję mu zanurkować, że tak powiem, VS-em, czyli ręcznie. Stawmy mu... O, za dużo, za dużo. No dobrze, 800 VS. Dziewięćset, tysiąc, damy radę, tysiąc. Jeszcze sprawdzę, czy da się. Dobra, z shiftem to tysiące zmieniam, ale z kontrolem dalej setki, tak jak ten. Tak normalnie, bo no, zastanawiam się, czy te drobne wartości da się wyzerować. No ale nie wydaje mi się, nie mogę tego zrobić. Okej, okay, moja prędkość dosyć mocno spadła na 80 węzłów. Więc może zanurkujmy jeszcze bardziej. Tu mamy mieć 4700, coś sobie przestawiłem, dobra. Zaraz będziemy mieli 5000. Więc możemy już zaprzestać takiego nurkowania głębokiego, bo możemy dać sobie już tryb Alt. Dobrze, troszkę zwiększę ciąg, ale nie za dużo. Operuję to jednak klawiaturą, jeżeli chodzi o ciąg, bo tutaj te moje tutaj fizyczne dźwignie do ciągu już troszkę szwankują. Dobrze, mamy 4700, więc zniżyliśmy. Samolot tutaj już wyrównuje. Tak, jesteśmy tutaj przed punktem, gdzie właśnie chcieliśmy być na 4700, więc jest ok. Też wyłączmy, zapomniałem wcześniej to zrobić, już wyłączmy, możemy to zrobić. Przechodzimy w nawigację radiową wedle tutaj ILS-a, czyli na localizer teraz, i samolot powinien nam tutaj też się no, ładniej ustawić, że tak powiem, wedle wiązki radiowej. Właśnie to się dzieje. Ok, teraz chodzi automatycznie na jeszcze niższą wysokość 2700, dlatego że
Tak, tutaj mamy w planie lotu, także mamy tutaj minimum 2700, więc zrobi to automatycznie. Tylko teraz troszkę się rozpędzę, więc zejdę z ciągiem, bo nie chcę zejść z białego łuku, a to dlatego, że już wysunąłem sobie klapy, więc już tak sobie zostawię. No i w sumie można powiedzieć, że jesteśmy na approach, więc zobaczmy sobie listę kontrolną dla approach. Tak, nose wheel steering connected, podłączony. A czemu podłączony? A czemu miał być odłączony? Dziwne. Tutaj skok śmigła na maksa, jest na maksa. Tutaj klapy, a jeszcze paliwo. Tak, paliwo też jest ustawione. Klapy wedle tutaj uznania. Prędkość właśnie 80 węzłów. No mamy troszkę ponad 80, może 5. Elevator trim wedle wymagań i parking brake. Verify off. Parking brake sprawdzamy, jest off. To chyba na wypadek, żebyśmy przy przyziemieniu tak nie byli na hamulcu postojowym. Dobrze, approach, a później mamy landing. I landing robimy przy prędkości 60-70 węzłów, czyli tak już tutaj na granicy przeciągnięcia na pełnych klapach. I po wylądowaniu, po touchdown, tak włączamy ciąg wsteczny klawiszem delete, ale oczywiście to nie wszystko, bo będziemy musieli też dać page up, żeby ten ciąg poszedł do tyłu, że tak powiem, na maksa. Dobrze, jeszcze zbliżamy, już mamy glide slope'a, ścieżka jest nad nami. Czy to oznacza, że widać pas? Tak, widać już pas, tutaj będziemy lądować. Schodzimy na te 2700. Tak, tu mamy dwa punkty, na których musimy być 2700, nie możemy być niżej. Znaczy możemy być wyżej, ale nie możemy być niżej. Ustawienie środowiska nie to autopilot, planowanie lotu. A, to już lecę do tego drugiego. A nie, to dopiero teraz się przełączyło, dobra. No, także jeszcze do tego punktu 2700 musimy trzymać. I przechwycimy glide slope'a, ścieżkę podejścia. Dobrze, samolot wyrównuje. Zwiększmy trochę ciąg. No i teraz włączę sobie glide slope. To znaczy na razie uzbroimy, tak? Na razie jest też alt, ale uzbrajamy glide slope. Jesteśmy pod ścieżką. Tak, ta kreska jest nad nami, więc tam jest ścieżka schodzenia. I teraz lecąc prosto na tej samej wysokości, po prostu ją przetniemy i wtedy autopilot ją przechwyci i zacznie automatycznie zniżać. Może wysunę już klapy też bardziej. Przy okazji też zwolnimy prędkość. Jeszcze tutaj przepustnicę zbiję. No 80 powinniśmy trzymać. OK, mamy przechwycenie glide slope'a. Jesteśmy już tylko w trybie GS. Alt nam zniknął, więc glide slope przechwycony i teraz autopilot tak automatycznie nam schodzi na próg pasa. No tutaj trochę ciężko mi wyregulować tą przepustnicę, żeby utrzymać te 80 węzłów, ale wygląda OK. Tak, to już mogę wyłączyć sobie mapę.
Pas jest widoczny. Możemy troszkę sobie klapy wysuwać dalej. Może VS-a sobie w razie czego ustawmy do góry. Jakby trzeba było robić go around. Dobrze, dajemy dalej klapy. Jesteśmy już dosyć blisko. To będą nam chyba trochę drzewa przeszkadzać. No, są dosyć blisko drzewa, próg pasa. Tutaj już z deflektorów nie będę korzystał, dlatego że lądujemy na pasie utwardzonym, gdzie no też nie ma oblodzenia, więc nie spodziewam się, że coś mi tam do silników wpadnie, więc to używaliśmy, tak użyłem to sobie tylko podczas startu, no bo tam startowaliśmy z pasa nieutwardzonego, gdzie można było się bardziej spodziewać jakichś odłamków, powiedzmy kamieni, które mogłyby nam uszkodzić silniki. Dobrze, dajmy już pełne klapy. Troszkę prędkość nam spadła. Może nawet za bardzo. Więc troszkę ciągu zwiększę. No bardzo powolne podejście, tak jak właśnie mniej więcej Cessną, też mamy jakieś może 70-80 węzłów na podejściu, tak samo tutaj. No z dosyć niskimi prędkościami lata ten samolot. Więc troszkę trwa to podejście. No paliwa nawet mamy spory zapas, więc mogliśmy nawet troszkę mniej dotankować. No, zbliżamy się do drzew. Ale chyba będzie ok. No troszkę wiatr boczny jest. Więc troszkę mnie w prawo pewnie zniesie. Dobra, chyba mam nadzieję, że te drzewa nie wlecę. Wyłączymy autopilota. No, troszkę w górę, bo drzewa. Mam nadzieję, że to perspektywa. Dobrze, page down. I załamujemy. I siedzimy. No i delete i page up, żeby włączyć ciąg wsteczny. O raju, ale troszkę już trzeba kółkiem skręcać, bo orczykiem nie dało rady. Tak, ciąg wsteczny włączony na maksa. Możemy teraz go wyłączyć, bo zaraz się zatrzymam. I klawiszem delete. Znowu przełączamy się z powrotem. No, no już orczykiem nie da rady. Wow. Orczykiem nie da rady sterować. Trzeba sterować, a ja się przyzwyczaiłem do tego orczyka. A tu trzeba już klawiszami, tak? Trzeba tą sterownicą koła przedniego manipulować. Dobrze, podnieśmy sobie klapy. Tu sobie klawiszem, tu widzimy, że klapy idą do góry. No i szukamy drogi tutaj
kołowania, żeby zjechać z płyty, ale to chyba gdzieś tam będzie pod koniec dopiero, bo tu nic nie widać. Dobrze, klapy podniesione. Tak, tu właśnie jeszcze możemy sobie pokazać te ciąg wsteczny, ja to wyłączyłem. A to właśnie przy lądowaniu nam się przydaje, żeby widzieć, czy mamy włączony ciąg wsteczny, czy nie. W tej chwili nie mam, ale teraz sobie włączę i na przykład możemy wyhamować ciągiem wstecznym jeszcze. Tak, wyhamowałem prawie całkiem. Wow, 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 nie w tą stronę. Dobra. Dobra, ciąg wsteczny, teraz delete, wyłączony, jest na false. Kołujemy sobie tutaj. Dobrze, podkamuję już normalnie. Nie będę się bawił wstecznym. I tutaj sobie wykręćmy. Dobra, teraz by się przydało te światła lądowania wyłączyć, bo już są zbędne, mamy tylko światła, światła taxi. Dobra, to zahamuję i zobaczmy sobie checklistę, bo ciężko mi będzie sprawdzać checklistę i jednocześnie kołować. Dajmy Shift B i pomoc, lista kontrolna, bo tu pewnie po wylądowaniu trzeba jeszcze coś parę rzeczy zrobić. After landing. Klapy schowane, anti-collision lights off. No i weź tu kołuj i się patrz na światła. Czy nie, gdzie one są dokładnie. O, tu są anti-collision, dobra. Left bleed air. Air bleedy możemy wyłączyć. Prop de-icing wyłączamy. Pitot hit wyłączamy. Transponder na off tutaj, żeby dać. Dobrze, dajmy. Dajmy na off całkiem. Chociaż ciekawe, czemu na off. Jeszcze moglibyśmy się z ground kontrolować, znaczy ten, komunikować. Dajmy na on. Elevator trim. Reset for takeoff. Jeżeli chodzi o elevator trim, to tak, to w tą pozycję, dobra. I radar trim jest ok. No i tyle after landing. Później mamy zabezpieczenie samolotu. Ale to już jak zaparkujemy, więc Shift B, hamulec postojowy zwolniamy i sobie kołujemy. Kołujemy sobie dalej, tu już mi się samolot sam toczy nawet na ciągu jałowym. No, mamy tu jakieś samochody, straż pożarna, jakieś ciężarówki stoją. Dobra, klawisz E wykręcamy. No, dosyć szybko się tu rozpędza. Dobra. Co my tam mamy? Przed nami jakiś samolot stoi. No, tu mamy jakieś hangary, gdzie moglibyśmy może zaparkować. Ale zobaczmy tam dalej jeszcze. No, możemy tutaj też zaparkować. Może po prostu zjedziemy w prawo i tyle. Tak, możemy tutaj po prostu na tej płycie. No i całkiem zatrzymałem. Dobra, mniej więcej tutaj. No i Shift B, hamulec postojowy. No i tak tutaj sobie no zaparkowałem, dobra. No i teraz lista kontrolna i zobaczmy sobie te zabezpieczenie samolotu. Parking brake jest, avionik master off.
No to teraz damy sobie transponder na off. Pożegnaliśmy się powiedzmy z kontrolą lotów. Avionic Master na off. Teraz tu mamy throttle na idle, jest na idle. No można się upewnić, ale jest page down na idle, dobra. I teraz śmigło w chorągiewkę, czyli obie dźwignie. Dobra, zrobię to klawiszem Shift N. Troszkę dłużej to potrwa. Dobra, oba śmigła w chorągiewkę są. Zapiąć pasy i no smoking. Ale dziwne, bo jeszcze mi silniki chodzą, a już mam dawać zapiąć pasy, to się tak nie robi raczej. No smoking i odpiąć pasy. Odpiąć pasy powinno się dawać po wyłączeniu silników. Taxi light off. Taxi light off. Position light też off. Position. A włączmy sobie podpowiedź, bo nie wiem, gdzie to jest tutaj. I generatory prądu wyłączamy. Idziemy dalej. I odcinamy paliwo, tak? Mam to chyba te czerwone właśnie. Tak jest. Tutaj środkowym klikamy i one idą na odcięcie. No i dopiero teraz wyłączyliśmy sobie silniki. Pompy paliwa tutaj wyłączamy. Tutaj mamy światło beacon. Też wyłączamy, bo silniki nie pracują. Ogrzewanie tutaj. No, szyby. Też szyb. Wyłączamy. Światła wewnętrzne, ale to sobie zostawię na później. DC Master. Aha, no tak jak DC Master wyłączę, to też już światła też pójdą. Tu mam włączone to światło. Cabin light. Tu jakiś też instrument light. OK. Tu jeszcze można sobie dać na 0. Pokrętła. OK. I DC master off. External battery selector. Czyli tutaj selektor prądu dajemy, a tu środkowy myszy na off. I control locked. Tu akurat nie możemy zablokować. Nie mamy locka na stery. No i teraz zewnętrze, tak? Powinniśmy sobie wysiąść i wpinać z powrotem. Tutaj te wszystkie tutaj o. Zakryć rurkę pitota, zakryć silnik. Gdzie to wiązanie? Tutaj. I tutaj wiązanie i tutaj klocki pod koła. A, klocki pod koła to się inaczej robiło. Ale to zaraz, dobra, przejdę przez ten samolot. Będzie szybciej. I... Wow, wow, wow. Coś te klawisze, dobra. Tutaj wiązanko. I zakrywamy silnik. I zakrywamy rurkę pilota prawą. No i tak, tu klocki pod koła nie da się ustawić klikając. Securing dajemy. I klocki pod koła dajemy w ten sposób. Dobrze, dodane. No jest, zabezpieczone. Także lot wykonany. Także tak się tutaj nam prezentuje Twin Otter we Flygear. Całkiem fajny samolot. Jedynie no, autopilot mógłby troszkę płynniej działać. Ale możliwe, że to troszkę mankament też Flight Geara, gdzie ten autopilot został poprawiony w wersji chyba też deweloperskiej. No tak się no, świetnie wykonane, jeżeli chodzi o tutaj właśnie tekstury, wnętrze, jest fotorealistyczne. No co prawda mamy też przestarzałą awionikę, teraz już montowane są tutaj GPS-y. Tutaj mamy bardzo stary call stack radiowy, więc no przestarzała awionika, ale za to bardzo fajny samolot, bardzo fajnie odwzorowany. Także jak najbardziej polecam sobie go wypróbować. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki i do następnego razu. Cześć Wam!